Siema widzowie, moi drodzy, 53 odcinek, o ile dobrze liczę, witam was bardzo serdecznie, możliwe, że źle liczę, ale nie wiem. Witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry, chciałem powiedzieć Arcane, nie wiem dlaczego, w Kroniki Mertany Archolos. Kontynuujemy tam, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek. Mamy do pogadania z Cortezem, więc to dzisiaj zrobimy. Pamiętaj zostawić lajka, komentarz, suba i dzwonek, żeby dostać powiadomienia, bo odcinki raz są wrzucane o 8, raz o 18, więc warto jest zawsze mieć dzwona. I tyle widzowie, gadajmy sobie z Cortezem, czyli to co nie zrobiliśmy w poprzednim odcinku, bo był za długi, bo trwał godzinę. Pogadajmy z Cortezem, a my powoli zbliżamy się, słuchajcie, w ogóle do końca giereczki, mam takie wrażenie. Mógłbyś mnie wyszkolić? Czemu nie? Pokazałeś, że jesteś w stanie coś zdziałać na pożytek naszej społeczności, a takim wypada pomóc. Musisz tylko zrozumieć, jak cenny jest mój czas. Za darmo niczego cię nie nauczę. A czego mógłbyś mnie nauczyć? Jak każdy porządny pirat, znam się na zręcznej walce lekką bronią. I to prawdopodobnie bardziej niż ktokolwiek z tutejszych. Skoro Ben ma wygrać turniej, to czemu ja mam brać w nim udział? Musisz coś wiedzieć o Benie. Dla tego faceta liczy się tylko brutalna siła. Jeśli pokażesz się w turnieju, to może uzna cię za kogoś, kto jest godny rozmowy z nim. Nie mówię o próbie wygrania całego turnieju, to samobójstwo. Wygraj walkę lub dwie, zgarnij złoto i możemy przejść do świętowania w karczmie. Czyli wystarczyło wziąć udział w turnieju? Po co była ta praca dla ciebie? Bo to ja powiedziałem ci, co należy zrobić i to ja załatwię ci wejście do Bena, gdy będzie już po wszystkim. Następnym razem uważaj na słowa. Gdyby nie to, że byłeś pomocny, już dawno skończyłbyś w oceanie z kamieniem przywiązanym do nogi. Chciałbym potrenować. Zapraszam, muszę jakoś zarobić na emeryturę, kiedy odechce mi się rządzić tymi łachudrami. Dobra, pokaż. Możesz mnie zręczności nauczyć, tylko trochę to kosztuje. Na razie... Chciałbym zapraszać. Co mówisz? Będą z ciebie ludzie młody. A, będą za mnie ludzie. Co słychać? To słuchaj, to czy mi powiesz. Załatwiłeś problem z Becketem. To całkiem nieźle. Okej. No tak, zbliżamy się do turnieju. Tam poznamy Bena, który prawdopodobnie uprowadził Jorna, więc wszystko zakończa się powoli, zbliża do końca, mam takie wrażenie. To co mamy zrobić, to musimy, słuchajcie, porozmawiać z Proximą? Tak, o kwestiach organizacyjnych związanych z turniejem powinienem porozmawiać z Proximą. On się znajduje za karczmą, czyli gdzieś pewnie w tamtych kilku domkach. Więc udamy się tam w miarę szybko, szczególnie, że ja kurwa hopsam jak zajączek, więc będzie gituwa. Idziemy tam do tego Proximo, mam nadzieję, że on się znajduje tutaj. Słuchaj, dawaj mi 20 golda. A, już nie mogę go gnębić. No szkoda. Proximo, to ty jesteś? Ty jesteś Saul. Masz coś ciekawego do powiedzenia? Nie. Ja bym sobie tu wszedł, kimnął się trochę, żeby zawsze te HP wyregenerować. No i mamy jeszcze kilka rzeczy do odebrania w mieście, do kilka misji do zrobienia w mieście, ale myślę, że udamy się do Proximo, pogadamy o tym turnieju i później, chociaż ja nie mogę się chyba teleportować do miasta, to może być problem, ale coś my się widzowie wymyślimy. Proximo to jest ten ziomuś. Chciałbym wziąć udział w turnieju. Słyszałem, że potrafisz co nieco. Może będzie z tego jakieś widowisko. Czyli mogę stanąć do walki z pozostałymi uczestnikami? Oczywiście, że tak. Zaraz po tym, jak uiścisz odpowiednią opłatę wyjściową. Mam płacić za to, by móc walczyć? A jak inaczej to sobie wyobrażałeś? Im bardziej znany wojownik, tym mniej musi zapłacić, by wziąć udział w turnieju. Dla specjalnych gości i ulubieńców publiczności oczywiście opłata wyjściowa jest jedynie symboliczna. Z czegoś musimy fundować nagrody i pozostałe atrakcje, a z doświadczenia wiem, że walki amatorów nie dość, że są mało widowiskowe, to niezwykle krótkie. Nie masz się jednak co martwić. Gdy tylko dasz mi złoto, natychmiast dopiszę cię na listę uczestników. Rozumiem. Ile chcesz? Zastanówmy się. 200 sztuk złota. A no to takie... drobiazgi. Teraz podpisz jeszcze ten dokument o wzięciu udziału w turnieju. Dobrze, wszystko gotowe. Prześpij się trochę i widzimy się jutro w grocie przy wejściu na arenę. Jeśli jeszcze tam nie byłeś, to ta w północno-zachodniej części przystani.
Oj, byłem tam, byłem. Kilka gem do obicia. Zakończyliśmy misję. Chciałbym zobaczyć, co tam jest jeszcze napisane. Oskar miał rację. Walka z ludźmi w przystani wpłynęła na wpisowe turnieju, czyli mniej zapłaciłem jednak, że obiłem komuś mordę. Spoko. No i mamy bezpośrednio misję turniej. Mam wrażenie, że po tej misji będzie koniec gierki. Mam takie wrażenie, jakby nie mam zielonego pojęcia, czy jest to prawda. Ale jest to kurwa tak odległy odcinek, bo prawdopodobnie 53 albo coś takiego, że no myślę, że już powoli zbliżamy się do końca, nawet w tak fantastycznej i dużej grze. A jeszcze trochę tych misji mamy do wypełnienia. Natomiast czy my chcemy je wypełniać? Kurczę, teraz. Ja, mieliśmy się przed grotą spotkać. Amigos. Proximo! Ziomo! Jakle, młody, nie zawracaj mi głowy. Dzisiaj rozpocznie się turniej. Powinienem się udać do jaskini za areną. To ta w zachodniej części przystani łotrów. No dobra. Czyli dzisiaj będziemy walczyć. A walka oznacza, że powinienem się udać do miasta i ulepszyć sobie cały sprzęt. Sprzedać to wszystko. No i wtedy zawalczyć. Myślę, że jest to kurwa odpowiednia okazja, by to zrobić, słuchajcie, bo mamy tyle rzeczy w tym eku, a nie może być to koniec, bo przecież nie zaczął się czwarty rozdział. Ja nawet nie wiem, czy to jest trzeci rozdział, nie wiem, który to jest rozdział. Ale jeszcze nie zostaliśmy czeladnikami, więc to na pewno nie będzie koniec. Ale myślę, że jest to fajny moment na to, żeby te wszystkie eku sobie kurczę podrasować. Więc nie wiem, czy nie zrobimy tak, że ja po prostu teraz zatrzymię odcinek. Zobaczymy najpierw, czy ja w ogóle mogę wrócić do miasta tutaj tym teleportem. To jest najważniejsza rzecz. Albo przecież jeszcze, kurwa, jest tyle rzeczy, które muszę zrobić. Dobra, widzowie, bo muszę udać się do miasta, później tu wrócić, kupić jakieś lepsze rzeczy, oddać jakieś misje, porozmawiać z jakimiś gościami, kurwa, wymienić, ulepszyć. Jest masę rzeczy, kupić nową broń, albo nauczyć się większej ilości zręczności. Jest masę rzeczy, a wydaje mi się, że nie chcę tego robić na odcinku. Więc widzowie, ja się tylko zobaczę, czy mogę się w ogóle transportować runami, którymi mamy teleportacyjnymi. I opuszczona jaskinia, bursztynowe wybrzeże, Silbach, wybrzeże przystań łotrów, ustronie żeglarza, nie mogę do miasta. Więc jakby, no nic widzowie, muszę tam iść z buta, jak coś się wydarzy ciekawego po drodze, to wam otrzymię, jeżeli nie, to widzimy się bezpośrednio tutaj za 30 minut dla mnie. Sekundka dla was. Widzowie, jest jedna tylko z takich małych rzeczy, które chciałem wam pokazać. Spotkałem przerośniętego ścierwojada. Tak on wygląda, jak wygląda, i jest to jeden ze ścierwojadów, na które mam w ogóle list gończy. Jestem już przy mieście. Chodzę sobie i czyszczę jakieś przedmioty. Udam się do tej chatki. Zobaczymy, czy coś jest nam ciekawego. Jest niedźwiedź, widzę, ale czy. A, już tu byłem. Pamiętam, chyba tego niedźwiedzia nie zabiłem, bo nie miałem poziomu. No, to takie, wiecie, czyszczenie, sobie zabijanie, jeszcze wbijanie poziomu. Nauczę się zręczności trochę na ten turniej i tyle. Widzimy się, jak się coś zdanie ciekawego. Dobra, widzowie, będzie dzisiaj bardzo cięty odcinek. Jak widzicie, mam 100 golda, bo postanowiłem zakupić jedną eliksir zręczności i na arenę jeszcze jakieś wzmocnienia skóry eliksir, jakieś tutaj kamiennej skóry, jakieś takie pierdoły sobie ogólnie tutaj pokupowałem, żeby być dojebanym. W końcu mamy siano, to czemu z tego nie skorzystać, i spotkałem Koena. Widzę, że nie próżnujesz. Posłuchałem twojej rady. Wziąłem tyle złota, ile mogłem. A, to ten ziomuś. Wszystko, na co miałem ochotę. Później kupiłem jeszcze jedną, później następną. Tak trafiłem tutaj, na Londram. Oszczędzałem każdy grosz. I co mi z tego przyszło? Pewnie też słyszałeś. Nie ma już naszego domu. Londram padło. Przeklęcie. O kurwa, co ty gadasz? Zamierzam żyć tak, jakby jutra miało nie być. Kto wie, za niedługo mogą dotrzeć i tutaj. Moja połowa? Na bagnie wspominałeś coś o Jornie. Nie wiem wiele więcej niż to, co ci już powiedziałem. Kilka razy widziałem go wychodzącego z wioski, gdy wracałem wieczorem z pastwiska. Jakoś nigdy nie interesowałem się, gdzie chodzi ani co robi. Wiosce mawiali, że spotyka się z jakimiś ludźmi. Ale wiesz, to Londram. Wszyscy ciągle plotkowali. Okej. Okay.
takie informacje miał przekazać, nam przekazał. Widzę, że zakupił sobie piwko i ma wyjebane. No dobra, widzowie. Tyle, widzimy się za chwilę, jak się coś zdanie ciekawego. Zgadza się. Pytał o ciebie jakiś więzień. Mówił, że natychmiast musi się z tobą zobaczyć. Jak mu tam było? A, Homer. Okej, okay, proszę bardzo. Mamy misję ucieczka i właśnie się tutaj znajdujemy. Otrzymałem odcinek, bo chciałem... Bo mamy jakiś dialog, więc chciałem wam go oczywiście pokazać. Homer trafił do więzienia? Chore, muszę to sprawdzić. Homer to jest osoba, którą wypuściliśmy z tego... z tego bagna, któremu pozwoliliśmy uciec. Więc no trochę chujowo, że trafi do więzienia, ale dwie pierzenie na jednym ogniu, bo tutaj mamy Nadine, a tutaj prawdopodobnie znajduje się Homer. Nadine, słuchaj. Mam wieści. Gdzie moja córka? Nie mów mi proszę, że nie żyje. Jest wolna i wraca do zdrowia, ale nie może opuścić miejsca, w którym obecnie przebywa. Jak to? Czyli nadal jest więźniem? Poniekąd tak, ale lepsze to niż przesiadywanie w celi. Jeśli to cię pocieszy, wiedz, że... Nic z tego nie rozumiem. To skomplikowane. Lena prosiłabym ci przekazał, że ma się dobrze. Świadomość, że żyje mi wystarczy. Proszę, weź go. Nie mam jak inaczej cię nagrodzić. Dziękuję, przyda się. Gdy będziesz go nosił, pamiętaj o nas. Jeszcze jedno. Znalazłem tego łowcę. Mam nadzieję, że mu dogadałeś za oszukiwanie starej kobiety. Z tym może być problem. Nie żyje. Był bardzo blisko, ale coś go zabiło na bagnie. Och, niech mi Adanos wybaczy moje słowa. Biedny. Albo ona wynajęła kiedyś kogoś, żeby poszukał jej tej córki, ale no niestety... Moja Zdedał se. No już ta, nie taka biegna, no żyje, żyje. To najważniejsze. Jak leci? Jak leci? No niestety, na służbie nie mogę sobie pozwolić na pogaduszki. No dobra. Idziemy zobaczyć, co się stało z Homerem. Gdzie jest Homer? Homer. Co tu się odpierdala? Gdzie jesteś, panie Homer? Ty jesteś Osip? Gdybym mógł cofnąć czas, dołączyłbym do najemników. Wyglądają na porządnych gości. Potwierdzam. Łóżko, to nie. Gdzie jest Homer? Wiesz, masz może informacje o Homerze, moim ziomo? Nie masz, ale masz duży kołczan bełtów, też przyjmę. Tu w ogóle jakiś tego jest, co tu się znajduje? To są jakieś kurwa. A to jest jakaś cela, kurczę, taka bardzo nieprzyjemna. Bloodwin! Nie, poczekaj. A, Bloodwin! Obiecuję ci, jeszcze kiedyś się spotkamy. Wtedy pożałujesz. A, bo on trafił do, on tak trafił do tego. Co słychać? A daj mi spokój. Do kolonii górniczej. Ty, a ja z tym Hugiem to nie miałem porozmawiać? A z Homerem, pojebało mi się. Ci dranie nie dali mi nawet chwili na wyjaśnienia. Zanim się obejrzałem, byłem już za kratami. Wyjaśnimy Roderichowi, że to jedno wielkie nieporozumienie. Wiesz co? Daj mi już lepiej spokój. Nie zrozum mnie źle, jestem bardzo wdzięczny za twoją pomoc. Sam plan też był niczego sobie. Ale ty po prostu przynosisz pecha. Mówił ci to już ktoś? Wolę nie ryzykować, że twoja następna interwencja zakończy się moją śmiercią. Lub czymś jeszcze gorszym. Posiedzę tu trochę i pewnie mnie wypuszczą. Przecież nic takiego nie zrobiłem. Najważniejsze, że nikt mnie już nie wykorzystuje do niewolniczej pracy. No ja co ty gadasz? No jak to, halo? Homer został wrzucony do więzienia zaraz po pojawieniu się w mieście. W jego oczach i tak to znaczna poprawa sytuacji po długotrwałym byciu niewolnikiem w przystani. Poprosił mnie, abym nie próbował mu już więcej pomóc. Jego zdanie przynoszę pecha. Jeśli uda mi się jeszcze odzyskać runę od któregoś ze strażników, to przynajmniej ja wyjdę z całej tej sprawy obronną ręką. Żartujesz sobie? Póki stąd nie wyjdę, póty nie będzie w porządku. Dobra, ja bym właśnie tą runkę odzyskał, bo ta runka jest kurwa opy wracania do miasta, bo tak muszę z buta zadupcać. Pogadajmy ze strażnikami, może odzyskamy tą runkę. Oj, reaguje mi się, na chwilę mi się gierka jakby wyłącza. Neville. Zostaw mi. Kurwa, do wszystkich ja was tu wpakowałem, już nie pamiętam tego, znaczy Bloodwina to pamiętam. Haga? A, Haga też wpierdoliłem tu, no oczywiście, że tak. Hag to jest ten ziomuś, co sprzedawał te fejkowe rzeczy. Strażnik miejski, ty raczej nic nie masz ciekawego, ale może pogadajmy tutaj z tym strażnikiem. Guido. Streszczaj się.
Dziś musimy porozmawiać i odzyskać runę. To jest bardzo ważna misja, bo to bardzo dużo mi czasu zaoszczędzi. To twój kumpel? Skonfiskowaliśmy przy nim kilka ciekawych rzeczy. Może chciałbyś je odzyskać? No, chciałbym bardzo. Dawaj te rzeczy. Pierścień pirata, o, to super pierścień jest. I 3 razy bryłka złota. Spoko, Nadine. Tam gadaliśmy 7 razy już. Wszystko jest w porządku. Czy mogę iść do szefa tutaj i mu powiedzieć, że to był błąd? Chyba już nie mogę, bo misja została zakończona, ale spróbujmy, kto wie. Rodriś. Jak się mają sprawy? Straż nad wszystkim panuje. Jako dowódca jestem dumny z chłopaków, że tak dobrze dają sobie radę. Fantastycznie, widzowie. To by było na tyle tutaj. Ja idę dalej wzmacniać siebie, ulepszać, sprzedawać rzeczy. Już mam 800-900 golda, jeszcze kupiłem z 5 potek, bo posprzedawałem i porobiłem łuki, kusze i tak dalej. No i mam też jeden fajny sposób na to, jak można zarobić tu pitong, ale to będziemy się tam pewnie widzieć za chwilę, albo jak się coś wydarzy ciekawego. Dobra, widzowie, chodząc sobie tutaj po mieście, spotkałem zioma, który nazywa się Slager, on oczywiście jest tym rzeźnikiem i można z nim mamy sporo, kurwa, kwestii dialogowych. Najpierw daję mieszka chcę dla ciebie i pracą. Pogadajmy, że chcę z nim pracować. Dlaczego? Mamy ciężkie czasy. Każda moneta to być albo nie być, więc szukam sposobów na zarobek. Rozumiem. Tylko z tego, co wiem, już jesteś czyimś czeladnikiem. Nie chcę wyjść na kogoś, kto próbuje podkupywać cudzych pracowników. Mogę zlecić ci jakąś robótkę, ale nie licz na nic stałego. Rozumiem. Zawsze to coś. Widzisz, wisi nad nami wojna z orkami. Napływ uciekinierów, blokada towarów. Ogólnie ciężkie czasy. Jak wiadomo, ludzie w sytuacji kryzysowej kupują jedzenie na potęgę. Bogaci napychają swoje spiżarnie, a biedni wydają ostatnie oszczędności, żeby nie zostać w tyle. Powoli już nie nadążam z zamówieniami. To kiedy mogę zacząć? Chciałeś powiedzieć zacząć i skończyć, tak? Zastanówmy się. Wiesz coś o polowaniu? Całkiem dobrze strzelam z łuku. Świetnie! Właśnie strzelca najbardziej potrzebuje. Dobra, myślę, że to powinno wystarczyć. Dostałem zlecenie od pewnego zamożnego obywatela na kilka rodzajów mięsa. Masz, to ich lista. Przynieś mi je jak najszybciej. Oczywiście, jeśli chcesz dostać zapłatę. O, właśnie dostałem komentarz. Masz suba ode mnie. Cześć Czechu, jesteś dobrym youtuberem, pozdrawiam. Pozdrawiam cię, jeżeli oglądasz ten odcinek. A może oglądasz, bo napisałeś to pod poprzednią serią z giereczki. Pozdrawiam widza nowego, dzięki za suba. Ale miło, zazwyczaj mi piszecie, żebym wypierdalał, więc to miła odmiana. Masz jakieś mięso na sprzedaż? To zależy od tego, co cię interesuje. No mięsa masz pewnie, no bo jesteś tym ziomem, robisz kebasy, tak? O, specjalność łowców. No dobra, na kupię. Widzę, są jeszcze jakieś przepisy, których nie poznałem. Jeśli chodzi o to mięso. No, pokaż, co przyniosłeś. No, czemu by mu nie oddać, skoro mamy zawsze to jakiś pitong. Mam nadzieję, że nie poszedłeś na czyjeś pole i nie wybiłeś mu stada. Tak czy inaczej, jedna pozycja z głowy. Mam tu mięso kraba. Teraz to mi zaimponowałeś. To prawdziwy rarytas w Starym Mieście. Dobra robota. Dzięki, dzięki. Proszę, mięso dzika. Świetnie. Mam nadzieję, że za bardzo cię nie pokiereszowały. Świetnie, to wszystko, czego od ciebie chciałem. Teraz żałuję, że nie trafiliśmy na siebie wcześniej. Ale co zrobić? Proszę, obiecana zapłata. To może... Miałbyś ochotę na jakieś zakupy? Mam do dyspozycji o wiele więcej mięs niż te, które przyniosłeś. Nie, raczej nie. Chciałbym tutaj 50 sztuk złota i idę dalej. Dlatego właśnie, widzowie, praca dla rzeźnika. Właśnie dlatego opłaca się trzymać te wszystkie przedmioty w eku, bo nigdy nie wiadomo, kiedy natrafimy na tego rzeźnika. No i nie będę musiał chodzić i specjalnie polować, prawda? Tylko od razu mam wszystko w eku, sprzedajemy mu to i mamy wyjebane. W ogóle surowe mięso cieniostwora. To jest dopiero prawdziwy, kurwa, larytas. Zobaczmy, czy są jakieś ogłoszenia. Nie ma. Tu jest mapa miasta, nie chcemy. Ja idę dalej i widzimy się za sekundę. Tobie Ramcha ciągle jest wśród nas. Ochrona jej była moim zadaniem.
Po prostu się z niego wywiązałem. Może i tak, ale jestem ci bardzo wdzięczna. Weź to, jako taki bonus ode mnie. No i widzicie? Dzięki za eliksir życia. Co daje eliksir życia? To jest na stałe te? Ten eliksir życia? Dzięki! No i właśnie tego potrzebowałem, kurwa. Pomóż, wybierz co... No i super, bo właśnie sobie chodzę po tych, po różnych ziomkach i szukam, czy nie mają jakichś goblinich jagód albo jakichś eliksirków na zręczność, coś takiego, żeby pokupować. I proszę bardzo, zawsze mnie coś zaskoczy, bo tutaj robiliśmy tę misję i zawsze jak tam zajrzę do kogoś, to mi jakimś dialogiem przypierdoli. Idziemy jeszcze na górę, może tamta jej siostra ma coś do powiedzenia ciekawego. Nie pamiętam, o co chodziło dokładnie w tej misji, którą wykonałem, ale chuj to. Witam. Chcesz przejrzeć naszą ofertę? Aha, no dobra. Widzimy się, widzowie, jak znajdę znowu coś ciekawego. Dobra, widzowie. Kolejna ciekawa rzecz, jaka nas tutaj spotyka, to jesteśmy przed domem Walkera. W ogóle możemy tutaj wejść? Dokąd się wybierasz? Nikt tędy nie przejdzie. Madok. Okej. Ale skoro nie wejdziemy tam, to może pogadamy tutaj. Już testowałem to oczywiście, żeby nie marnować czasu, widza. Masz może dla mnie jakąś robotę? I ma jakąś robotę. Jaką? Nie wiem. Nie znam cię. Nie ma mowy. Przysłał mnie tu jeden z twoich ludzi. Mówił, że może ci się przydać ktoś, kto ma zaufanie wśród mieszkańców winnicy. Nie odpuścisz łatwo, co? Jest pewna sprawa, która spędza sens powiek Walkera. Miałem jego prośbę przekazać komuś z naszych ludzi, ale skoro już tu jesteś, trzymaj. Przeczytaj dokładnie, co trzeba zrobić. Jeśli się sprawdzisz, polecę cię Walkerowi. No dobra, zlecenie od Walkera. Otrzymaliśmy jakiś list, pismo, cokolwiek to jest. Trzeba to teraz przeczytać i znaleźć przede wszystkim to by trzeba było. Rozporządzenie rady numer miliard. Nie, wiadomość od końca, notatka z kopalni, manifest, wytyczne, niewysłany list. Ojojoj, gdzie ja to teraz znajdę? Kolejnie Varaxos. Pamięta notka? Pominięta notka. Tak dalej być nie może. A gdzie ja znajdę to, co on mi dał? Podróż z gildią, list. Podmokłe pismo. O postępie. O, coś było. Zamach na Walkera? To jest? Nie. A coś tego. Zamach górnicy. Kurwa, zanim ja to znajdę, widzowie. Bestia znowu atakuje. Lista pracodawców, lista mięs, zarejestrowani handlarze, obudź się, wake up. Nie no, gdzie to kurwa jest? Poczekajcie. Tak, nie odciszyłem się dzisiaj, lektor, bla. Dobra, widzowie, tak wygląda to, co dostaliśmy od Bradlocka. Zatrzymajcie sobie, jeżeli chcecie sobie przeczytać. A tak wygląda opis misji z naszego dziennika. Potem poszedłem jeszcze zadać kilka pytań Bradlockowi. Mam parę pytań. Mogłem się tego spodziewać. Pytaj. Co możesz mi powiedzieć o Andreasie? Młodszy z braci Valerio. Według testamentu to on miał przejąć wielką winnicę, dopóki brat nie wypędził go z domu. Andreas ma teraz bliskiego współpracownika, Gerharda. Moim zdaniem lepiej nadawałby się do prowadzenia interesów. Walker czasem się z nim spotykał i był pod sporym wrażeniem. Wierz mi, to nie jest człowiek, któremu łatwo zaimponować. Gdzie go znajdę? Jego rodzina ma dom w górnym mieście. Zaraz zawołam któregoś z chłopaków, by poinformowali strażników, że Andreas cię oczekuje. Odeskortują cię do bram. Coś jeszcze? Wiesz coś o Holdwigu? Niewiele. Jako starszy z braci spodziewał się, że to jemu ojciec przepisze spadek w całości. I mocno się przeliczył. Podobno ojciec zawsze trzymał go blisko, więc na uprawie winogron z pewnością się zna. W mieście bywa rzadko. Nie wydaje mi się, by potrafił dobrze zająć się handlem. Gdzie go szukać? A jak myślisz, gdzie może... Zapomnij, że pytałem. Już zapomniałem. Po całej rozmowie byłem fest zajarany, że idziemy do górnego miasta. Udaliśmy się w tamtą stronę, natomiast przed nami stał strażnik, który troszeczkę zgasił moje szczęście. Andreas mnie oczekuje. Ludzie pana Walkera poinformowali mnie, że przyjdziesz. Zaprowadzę cię do niego. Nim wyruszymy... Posłuchaj mnie uważnie. Trzymaj się blisko i nie odstępuj mnie na krok. Jeśli zapragniesz spacerku, nie będę miał innego wyboru, jak nauczyć cię manier siłą. Czy to jasne? Zrozumiałem. Prowadź.
Po całej rozmowie ze strażnikiem udaliśmy się bezpośrednio na rozmowę z Andrasem. To tutaj. Życzę miłej wizyty. Gdy skończysz, wróć do mnie. Hej. Witaj. To ty jesteś synem Valerio? Tak. Nazywam się Andreas. O co chodzi? Przyszedłem pomóc ci odzyskać winnicę. Młody i bezpośredni. Podobasz mi się. W aktualnej sytuacji każda pomoc jest mile widziana, ale pewnie zażądasz czegoś w zamian, prawda? Cóż, chyba każdy chciałby mieć przyjaciela we właścicielu ziemskim. O, widzę, że trafiłem na kogoś z olejem w głowie. Kogoś, kto rozumie, że znajomości mają większe znaczenie od sakiewki ze złotem. W takim razie od czego mam zacząć? Musimy dowiedzieć się, jak na działania mojego brata zareagowali pracownicy. Idź do winnicy i dowiedz się, co o nim myślą. Nie ma sprawy. By oszczędzić ci trudu, będę czekał na wieści w pękniętej strunie. Jeśli nie wiesz, jak się tam dostać, to przewodnicy gildii cię tam z chęcią zaprowadzą. Skończyłeś rozmowę? Tak, wszystko załatwione. Dobrze, odprowadzę cię. Spróbuj się oddalić, a to miejsce stanie się twoim grobem. Po skończonej rozmowie musieliśmy już niestety wyjść z Górnego Miasta. Jak kiedyś zapracujesz na taką pozycję jak moja, będziesz mógł swobodnie chodzić po Starym Mieście. Potem uznałem, że dobrym pomysłem jest porozmawiać z drugim z braci. W trakcie rozmowy z Liamem zorientowałem się, że mam wyciszone mikro od 10 minut. Widzowie, oczywiście, że 10 minut byłem wyciszony, tak że myślę, że tutaj streszczenie i lektor Czechów wleci na rejon. No już się nie wyciszam, przysięgam, już nigdy nie kliknę tego wyciszenia, bo to jest masakra, ja ciągle o tym zapominam. Ciągle klikam wycisz i ciągle zapomnę o tym. Muszę, nie wiem, jakiś wielki kurwa czerwony przycisk ustawić i wtedy będę pewnie pamiętać. Zmiana tapety na zieloną albo na czerwoną, jak jest wyciszona. Nie wiem, czy coś trzeba ogarnąć. Bo jeden problem jest taki, że jak jaram szlugę albo piję wodę, no to nie chcę, żebyście słyszeli tych kurwa strzyków butelki jak się szlug wydaje ten dźwięk taki, wiadomo. Więc się wyciszam i kurwa się czasem, nawet jeżeli się zapomnę na chwilę, no tak, już się zapomnę, to jest po 10 minutach odcinka. Pokażę wam te najważniejsze rzeczy, a jeśli chodzi o moją rozmowę, tak zwykle pierdoliłem głupoty. Więc nie, chuj to. Idziemy porozmawiać z farmerami, bo taką mam misję, tak? Co myślisz o ostatnich wydarzeniach w winnicy? Co tu wiele mówić. Jak to u bogatych. Wojują ze sobą, żeby mieć jeszcze więcej dla siebie. Szkoda tego Andreasa. Znam go odkąd jeszcze był małym chłopcem. To inteligentny i pomysłowy człowiek. Szkoda, że nie może się dogadać z Holdwigiem. Co myślisz o wyrzuceniu Andreasa przez Holdwiga? Pan Valerio, świeć Adanosie nad jego duchem. Jeszcze do końca nie ostygł, a Holdwig już zaczął wojować o majątek. Moim zdaniem tak nie przystoi. Powinien ponieść konsekwencje. Gdyby Andreas częściej przykładał ręce do pracy w winnicy, zamiast czubek nosa do książek, pewnie wszystko potoczyłoby się inaczej. No dobra, ale jest dobrym biurokratą, nie? To też się liczy, widzowie. Nawet chyba bardziej farmerów ma od pracy, no nie? Hej, kogo wolisz, Holdwiga czy Andreasa? Jasne, że Holdwiga. Facet z krwi i kości, w dodatku pierworodny. Tak jak mówi tradycja, to jemu należy się majątek. Cokolwiek się między nimi dzieje, to Andreas powinien jak najszybciej odpuścić. Przedłużanie konfliktu może doprowadzić winnicę do ruiny. Okej. Kogo wolisz, Holdwiga czy Andreasa? Jasne, że Holdwiga. Facet z krwi i kości. Dobra, folwark chłopięcy. Poznałem opinię pracowników winnicy. Zdania są podzielone, jednak większość opowiada się za Holdwigiem. Podejrzewam, że ta informacja może zainteresować obu braci. Czyli to znaczy, że ja mogę teraz, bo z tego co rozumiem, Holdwig znajduje się tutaj, prawda? W sensie my sobie tu pójdziemy na skróty, ale chodzi mi o to, że na górze się znajduje. Czy się mylę? Czy tutaj znajdował się Holdwig? Czy to był ten ziomek, co prawie umarł? Jasne, że Holdwig. No faktycznie, wolą Holdwiga chyba. W dużej mierze. To jest Holdwig? To jest Holdwig. Czy my chcemy pomóc Holdwigowi, czy Andreasowi?
Wydaje mi się, że Andreasowi. Bo skoro on dostał majątek i jeszcze został wypierdolony stąd. Przychodzę do ciebie w pewnej delikatnej sprawie. Podobno wyrzuciłeś stąd swojego brata. Możesz mi powiedzieć, o co poszło? A poszło o to, że chciał odebrać mi moją winnicę. Jestem pierworodny, więc to ja mam do niej prawa. Na pewno możecie dojść do porozumienia. Ja tylko walczę o swoje. Co się wydarzyło, to się wydarzyło. Przepraszać nie będę. Dlaczego w ogóle o to pytasz? Chciałbym ci pomóc. Co? Tak po prostu? Jaki masz w tym interes? Znajomość z właścicielem najsłynniejszej winnicy na świecie jest raczej sporo warta, nieprawdaż? Oczywiście, że tak. Dobrze, skoro już tutaj jesteś, to możesz mi w czymś pomóc. Chcę, by ktoś niezależny wypytał moich pracowników o ich opinię w całej tej sprawie. Dzięki temu będę mógł lepiej zabezpieczyć interes. Sam rozumiesz. Masz jakieś podejrzenia? Zacznij od starego Liama. Zawsze miałem wrażenie, że wolał Andreasa. W takim razie biorę się do pracy. No. Świetnie. Powodzenia. Właśnie tak szczerze mówiąc, to wolałbym Andreasowi pomóc. Spotkałem się z Holdwigiem. Chcę, bym pomógł mu powstrzymać zapędy brata. Na początek kazał mi zebrać opinię pracowników na temat całego sporu. Powinienem zacząć od Liama, ale najważniej, że będą opinie zwykłych farmerów. No kurczę, wydaje mi się, że ja bym wrócił do tego, do Andreasa i tutaj się nie pierdoli w tańcu. Bierzemy karawanę, Ludwigowi nie pomagamy, tylko pomagamy Andreasowi, więc chyba wydaje mi się, że bierzemy końca Araxos. Wracamy tutaj do miasta, miasto Archolos pod gildię kupiecką. I do starego miasta, tak? Czy gdzieś. Tam do Valerio, do tego, nie Valerio, tylko do... No, ja zawsze zapominam, jak oni mają na imię. No, tu od tego zioma, co wzięliśmy to zlecenie, jak on ma na imię? Kurwa mać. Nie pamiętam, ja źle idę. Dzisiaj 53 odcinki, ja się nadal kurczę w tym, gubię. Coś mam wrażenie, mało gadam, jestem mało energiczny, ale co mnie zaczął boleć? Kurwiem, że muszę kolejny odcinek montować. To jest trzeci odcinek pod rząd. Znaczy pod rząd nie, no ale trzeci odcinek, który mam do zmontowania. Zaraz będzie tyle tych odcinków do zmontowania, że zapomnę, które miałem montować. I teraz muszę sobie tak mniej więcej odjąć 10 minut, żeby był w miarę długi odcinek. Gdzie tu jest wasz kolega? Panowie! Ochroniarz? A ty? No ja wiem, że nigdzie się nie wybiorę. Ja tu z ziomem waszym. O, tu jest. Bradlock. Nie mam paru pytań. Chciałbym się udać do górnego miasta, ale chyba nie. Ja nie mam takiej możliwości teraz. Ty mam. Kula przed siebie. Nie ma. A ma... O jaki? O Glade. Spotkałem się z Poznałem opinię pracowników winnicy. Zdania są podzielone, jednak większość odpowiada się za Holdwigiem. Podejrzewam, że ta informacja może zainteresować obu braci. No ale tam nie mogę przekazać, więc chyba muszę wykonywać faktycznie misję dla tego zioma. Ja też rozumiem, że tutaj temu ziomkowi nie zależy, kto wygra, tylko ktoś ma wygrać, żeby tutaj już konflikt został zakończony. Ale oj, tu mnie chyba szybko stąd wypierdolą. Kurczę, ale wolałbym jednak tego Andreasa wspierać, a nie pomagać teraz temu ziomkowi. Cholera, co się dzieje? Drugiemu. Wynocha. Którego nie wspieram. Ale chyba nie mamy innej opcji. Może na końcu będzie wybór albo coś takiego. Bo jakaś kluczowa decyzja. To co widzowie, to wracamy szybko pod gildię kupiecką. Tuż za rogiem jest gildia kupiecka i wracamy tego, wykonywać tę misję, czyli do winnicy Valerio. Szybko, cyk, jesteśmy. No, kurwa, z taką zręcznością zajebistą to naprawdę. 1000 razy to mówiłem i powiem 1000 pierwszy. No, nie ma problemu z podróżowaniem, jak jest z jednego końca mapy na drugie, to kurwa w 5 sekund. I jestem. Hej. Co myślisz o konflikcie Andreasa i Holdwiga? To najgorsze, co spotkało winnicę od wielu, wielu lat.
Nigdy bym nie pomyślał, że na starość będę musiał patrzeć, jak synowie Valeria skaczą sobie do gardeł. A kurwa, szybko. Odciszyłem się, odciszyłem. Jeszcze raz ja mam pytać tych pracowników farmy? No dobra. Jestem odciszony, na pewno już mam schizę, kurwa, widzowie. Sądząc po twojej twarzy, należysz do tych, co nigdy nie dadzą spokoju. Ani Holdwig, ani Andreas. Zadowolony? Dlaczego? Valerio na pewno by chciał, żeby opiekowali się jego dziedzictwem wspólnie, a nie walczyli jak ścierwojady o padlinę. Rozmawiałem nawet o tym z Liamem. Jaka szkoda, że nie mamy wglądu w testament Valerio. Na pewno jest tam odpowiedni wpis. Okej. Pytajmy zatem dalej. Farmer? Ej, ty. Ciebie już pewnie spytałem, dlatego nie ma takiej opcji. Ty? Halo, halo, farmerzy. Nie mogę już was pytać? Co się dzieje? Halo, halo, halo. Co się dzieje? Spotkałem się z Holdwigiem. No tak, no właśnie pytam farmerów, no ale coś nie mogę. Ale istnieje też taka opcja, że już ich spytałem. Skąd ja mam wiedzieć, których farmerów, kurwa, pytałem, jak wszyscy tak samo wyglądają? Ej, ty. No kurwa. Ej, ty. Ty, no nikogo nie mogę zapytać. Już nie ma, kurwa, więcej pracowników? Co się dzieje? Że spytałem wszystkich, co miałem spytać. Tu nikt się nie znajduje, to z tego zioma tutaj budziliśmy wiadrem wody. Jego bratanka, czy jakoś tak. Ty, no nie widzę, żeby tu był. Tu jest jeszcze ktoś, farmer. Hej, ty. No też nie mogę, kurwa, spytać. Chyba, że to jest jakaś inna opcja dialogowa. Ja jej nie widzę. Farmer, hej, poczekaj. Co masz mi powiedzieć o winnicy? No nie. Kto tu rządzi? Przydzielaniem zajęć. Jak życie? Nie rozumiem za bardzo, co teraz mam wykonać. Chciałem jeszcze spytać innych farmerów. Może tu się ktoś znajduje. W tamtej jaskini na bank byliśmy. Byliśmy? Nie no, na bank byliśmy, no. Ale zobaczymy, może. A, byliśmy, no to ten gościu bez nóg, co mu opierdoliły jakieś te otwory nogi. Ktoś tu pracuje jeszcze? No pracujecie, no to. O! Kurwa. Jaka jest rzecz? Marvin. Do góry idziemy. Nie no, halo! Co się podziało z moim urokiem prowadzenia odcinków? Szybko, burz zęba przyćmiewa moje wspaniałe prowadzenie odcinków. Ale nic się nie bójcie, widzowie. Szybko, gdzie jest moja zwinność? Ej, Denis, może ty mi coś powiesz? Nie, ty mi możesz czegoś nauczyć. Kurwa, ktoś tu w ogóle umie w mówienie? Albo czy ja umiem w pytania? Farmer. Nie no, już nie mogę nikogo zapytać. Nie no, jeszcze tu jest. Farmer? Nie mogę? No i farmer też nie mogę, prawda? No nie, to co mam kurwa zrobić? Idę oddać? Nie wiem. Spotkałem się z Holdwigiem. Chcę, aby pomógł podtrzymać. Na początku kazał zapytać pracowników. Powinien zacząć od Liama, ale najważniejsze będą opinie zwykłych farmerów. No stary Liam, to jest ten Liam, no nie? No to zapytałem go już. Widzę, że jesteś bardzo tego ciekawy. Tak się na tych chłopcach zawiodłem. A. Dużo wiesz o synach Valerio? A dzisiaj jakiś kurwa debil jestem. Po części to ja ich wychowywałem. Większy niż zazwyczaj. Gdy któryś coś zbroił, to najpierw przychodził do mnie, żebym pomógł mu uspokoić ojca. Holdwiga uczyłem pracy przy winoroślach, a Andreasowi pomagałem przy rachunkach. To były takie spokojne czasy. Co poróżniło braci? Głównie to ich ojciec. Zdecydował, że jeden syn zajmie się wyłącznie uprawą, a drugi handlem. Twierdził, że ogólna edukacja obu nie wyjdzie na dobre, bo będą się orientować w każdej dziedzinie po trochu,
ale w żadnej nie zostaną mistrzami. W efekcie bracia się poróżnili. Jeden zawsze zazdrościł drugiemu tego, co potrafił. Bo zmyślność w rachunkach i umiejętność uprawy winorośli mają różne zalety. Valerio przepisał winnicę Andreasowi i Holdwik nie wytrzymał. Jest starszy i uważa, że ma więcej praw do majątku, stąd jego zdecydowane działania. Jest szansa na pogodzenie braci? Niestety. Nadzieja na zgodę umarła razem z Valerio, bo tylko on potrafił nad nimi w pełni zapanować. W swoim dzienniku wspomniał, że chciałby widzieć swoich synów zarządzających winnicą wspólnie. Nie zapisał tego w testamencie, bo dzielenie spadku pomiędzy dwie osoby wymaga dodatkowych formalności, których Valerio nienawidził załatwiać. Liczył, że bracia sami się zorganizują, ale niestety. Możesz mi opowiedzieć o śmierci Valerio? Wolałbym o tym zapomnieć. Załadowaliśmy wóz deskami, bo trzeba było podreperować budkę na stoku. Byliśmy we trzech. Ja, Holdwik i Valerio. Mówiłem, że desek jest dużo i żeby to rozłożyć na dwa razy. Ale i Valerio, i Holdwik uparli się, by załadować wszystko naraz. Pech chciał, że dzień wcześniej padało. A jakie ścieżki u nas, to sam wiesz. Wpadliśmy w kolejne i utknęliśmy. Ja z Holdwigiem pchaliśmy z tyłu, a Valerio podważał koło. Żeśmy, cholera, tyle siły mieli, że wóz wyskakując z błota obalił się na bok. Valerio nie zdążył uskoczyć. A co, jakby ktoś załatwił brakujące formalności? Przecież mówiłem, że Valerio tego nie zrobił. On może nie, ale ktoś inny. Chcesz podrobić testament? To się nie godzi. W dodatku dokument musiałby przejść przez radcę miejskiego. To niemożliwe. No i bracia już go widzieli, więc dlaczego mieliby się przejąć podróbką? A co jeśli Valerio zdecydował się załatwić formalności i sporządził inną wersję testamentu, zatwierdzoną przez radcę miejskiego? Tylko, że radca zawsze chciał przyłączenia winnicy do miasta, szczególnie po buncie Valerio. I dlatego nie przekazał braciom nowej wersji, bo nie miał w tym interesu. Komuś, kto samotnie zarządza winnicą, jest łatwiej dyktować warunki, prawda? Niech pomyślę. Gdyby tak wprowadzić zapis mówiący, że gospodarstwo zostanie nienaruszone tylko, jeśli synowie Valerio będą ze sobą współpracować. W przeciwnym wypadku winnica przeszłaby w ręce miasta, czytaj, radcy miejskiego. Pytanie tylko, czy go przekonamy do złożenia podpisu? O to się nie martw, poradzę sobie. Cóż, dobrze. Przyjdź jutro. Ja przygotuję treść dokumentu i znajdę dziennik Valerio, żeby ktoś mógł napisać testament takim samym charakterem pisma. Przygotujesz treść? Tak, a co myślisz, że przez lata pracy winnicy nie miałem okazji pisać ważnych dokumentów w zastępstwie za niedysponowanego Valerio? Proszę, proszę, zaskakujesz mnie. No i wszystko. Razem ze starym Janem obmyśliliśmy plan, który może zjednoczyć braci. Mam się z nim, nie umiem czytać, mam się z nim spotkać ponownie jutro rano, wtedy da mi wybór, według którego spiszemy nową wersję testamentu Valerio. No dobra, to jedyne co musimy teraz zrobić, to iść na górę i się kimnąć, wziąć testament, a resztę zapewne dokończymy w następnym odcinku. Dzisiaj pewnie nie będzie aż tak długiego jak 59 minut odcinka, ale myślę, że 50 minut jak najbardziej wystarczy.
Idziemy. Ops. Jak ten stary Liam. Ej, ty. Przygotowałeś wzór? Tak, oto on. Potrzebujemy dwóch egzemplarzy. Jeden dla nas, drugi do archiwum radcy. Jasne, teraz jeszcze próbka pisma Valerio. Proszę, to jego dziennik. Tylko niech po wszystkim wróci do mnie w jednym kawałku. Dobra, przeczytamy sobie, ale teraz zrobię jak największy chuj YouTuber, czyli nie dam wam tego przeczytać, tylko przeczytamy w następnym odcinku. Tyle widzowie. Zostawcie lajk, komentarz, suba. Dzięki, że tak licznie oglądacie serię. Pozdrawiam za wszystkie miłe komentarze. Dzięki widzowie. I widzimy się jutro. Odcinki dwa razy dziennie, pamiętajcie o tym. No i tyle, Wpadajcie, do zobaczenia. Wiadomo, sztywniutko widzowie. Do jutra. Oddaj myszkę. Gdzie jest myszka? Nie mam myszki. Kurwa, oddaj myszkę. Widzowie, nie mam myszki, nie mam jak wam odcinka zatrzymać. Czy gra mi coś sugeruje, kurwa? Ej, serio, nie mam jak odcinka zaczynać, widzowie. O dobra, mam. Trzymajcie się, sztywne giciory. Nara.